Chętnych do pracy nie brakuje, ale tylko specjaliści określonych dziedzin mogą liczyć na pracę w jednym z największych zakładów pracy w powiecie chrzanowskim, czyli w szpitalu powiatowym. Jeszcze niedawno, gdy pielęgniarki domagały się podwyżek i wiele z nich myślało o wyjeździe do pracy za granicę, wydawało się, że także chrzanowski szpital stanie przed problemem braku personelu. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie. Bezrobotnych przybywa, a miejsc pracy niestety wciąż jest za mało. Wiele osób właśnie w szpitalu szuka szansy na etat. Nie ma dnia, żebym w poczcie nie przyjmowała podania o pracę. To są codziennie jakieś podanie do przyjęcia do pracy jest. W ostatnim czasie najwięcej podań o pracę składają ratownicy medyczni, sporo jest też chętnych do pracy w pionie technicznym czy pielęgniarek. Są to podania pielęgniarek nawet spoza terenu chrzanowskiego. Bardzo dużo mamy pielęgniarek z Jaworzna i uzupełniliśmy sobie te braki, które mieliśmy do tej pory i w tej chwili nie mamy problemu z pielęgniarkami. Co kusi do składania tu podań o pracę? Na pewno ogólna sytuacja na rynku pracy. Dyrektor chrzanowskiej lecznicy przyznaje, że zarobki nie są tu może najwyższe, bo pielęgniarka bez stażu pracy może liczyć na pensję w granicach 1700 zł brutto plus ewentualne świadczenia czy dyżury nocne. Z kolei średnia płaca pielęgniarki z większą wysługą lat to około 2000 zł brutto. Szaleństwa nie ma, a jednak chętni do pracy są. Bardzo ważną rzeczą jest stałość pracy i trwałość firmy. W związku z tym nie na tym polega, żeby być dobrym dyrektorem i dać pensje bardzo wysokie i zadłużyć szpital i potem nie wiadomo, co z tym fantem robić. Mnie się wydaje, że małymi krokami, dając te podwyżki, wiedząc, że stać nas na to, jesteśmy w stanie zabezpieczyć bezpieczeństwo dla tego szpitala. A szpital to nie tylko personel. My musimy wiedzieć, że szpital to również pacjent. Niestety w najbliższym czasie przyjęć do pracy w chrzanowskim szpitalu nie będzie. Jak twierdzi dyrektor lecznicy, w tym roku sytuacja finansowa jest trudna. W planach nie ma także rozszerzenia zakresu oferowanych usług. Pielęgniarki mogą więc liczyć tylko na przyjęcie do pracy w ramach tak zwanych zastępstw. Podobnie też w innych dziedzinach, gdzie ekipa pozostanie w niezmienionym składzie. Szanse na zatrudnienie w chrzanowskim szpitalu mają tylko specjaliści i to określonych dziedzin, na przykład radiolodzy, ale nie tylko. Przyjęłabym do pracy lekarzy medycyny ratunkowej na SOR. On jest też taki ciężki do obsadzenia. Tam pracują lekarze nasi z oddziału, ale chętnie bym przyjęła. No i będzie luka pokoleniowa niedługo na oddziale dziecięcym, ponieważ w ogóle nowi lekarze nie robią specjalizacji z pediatrii. Na razie na oddziale dziecięcym jest wystarczająca obsada. Problem może zacząć się za kilka lat, gdy pracujący tu lekarze zaczną odchodzić na emerytury. Wtedy może okazać się, że nie ma ich kto zastąpić. No chyba, że jednak pojawią się młodzi o takiej specjalizacji. A generalnie mile widziani są młodzi lekarze, którzy w chrzanowskim szpitalu chcą robić specjalizację. W tym przypadku koszty osobowe związane z ich pracą pokrywa bowiem Ministerstwo Zdrowia.